Witam bardzo serdecznie. Walentynki. Z tej okazji żona mi fajny prezent zrobiła. Z tej okazji. To już drugi raz to powiedziałem? Tak. A to nic. Czy już ci kiedyś podziękowałem, żono? Nie wiem, nie pamiętam. Kiedyś to zrobię. Także to kiedyś to jest teraz. Dla niej prezencik, a to od niej dla mnie. Także myślę, że zrobimy unboxing. No to co chciałaś, to ci zamówiłem. Czerwony. Sony Xperia M4 Aqua. Tak. Dziękuję. Także może być, tak? Może być, tak. Buziak ci się należy. No. Tam jeszcze? A, zasilacz. O, tam takie. Ładowarka znaczy się. Zasilacz, kurczę, ja już jako tatarynek. Udostępnię, bo będziesz mógł sobie nagrywać filmiki lepszej jakości. O kurczę, o to dziękuję. To dokładnie. Byłoby wyśmienicie. A może nagramy drugą część otwarcia tej malutkiej... paczuszki? Tak, to dostawca kurczę, co? Tak, ledwo co to przyniósł. Ledwo co to wlazł. Zadyszki dostał. Dostał zadyszki, biedny. Dobrze, bo się kręgosłup nie złamał. Ile to waży? 16 kilo? Coś koło tego? Tak, żona mi sfundowała pewną rzecz, którą od dawna chciałem mieć, a nigdy jej nie miałem. Także chcieliśmy z góry podziękować ślicznie sprzedającemu. Kevinowi. Kevin, serdecznie cię pozdrawiamy. Tak. Ajajajajaj, tak. Ja mały też cię pozdrawia. Tak. Aha, obydwie paczuszki przyszły nam z OLX-a. Tak. Tak, zamawialiśmy je na OLX-ie. Jeden dla drugiego. Także myślę, rozpocznijmy otwierać tą paczuszkę. Dlaczego noc tak krótka?
za uśmiech tak uroczy, za twoje słodkie usta. Dlaczego noc tak krótka? Za to, że jesteś blisko, za to, że znosisz wszystko, za twoje czułe słowa. Nie mogę przestać kochać. Za twoje piękne oczy, za uśmiech tak uroczy, za twoje słodkie usta. Dlaczego noc tak krótka? Za to, że jesteś blisko, za to, że znosisz wszystko, za twoje czułe słowa. Nie mogę przestać kochać. Za twoje piękne oczy, za uśmiech tak. Ja chyba zwariowałem. Atari u Barbariana. To jest to świętokradztwo. Nie, piękny egzemplarzyk. Monitorek czarno-biały. SM-124. Bardzo fajnie, że myszka w zestawie. Myszka jest z logiem Atari. No, przecież żeby nie było. Oryginalna, nie? Trzeba będzie wybielić. Myślę, jak że się uda. Myślę, że się uda takie szare. Takie żółte. W sumie. Ale chodzi, czy szare po prostu. Aha, czy ogólnie. Wiesz, no, to jest troszeczkę inaczej niż Amigo, nie? Wybielanie. Bo tutaj przy tych szarych to jest już troszeczkę ciężki temat, żeby nie wyszły odbarwienia. Mhm. Weź mi to obróć w ogóle. On waży, kurde, chyba stonę. No jest bardzo, bardzo ciężki właśnie. Tutaj dla was troszeczkę informacji, co to za model. Kolega tą Atarinkę przywiózł ponoć z Niemiec, z tego co nam mówił. Gdzieś ją wynaleźli na strychu. Zobaczmy jeszcze monitor z tyłu. No ale monitorek dosyć ładny jest. Kolega nam wysłał filmik na Facebooka pod prywatną wiadomością. Czy w ogóle ten sprzęcik chodzi? No i z tego, co nam pokazywał, to chodzi. Także nic nam nie pozostaje, jak odpalić go u nas. Podłączamy i za chwileczkę wracamy.
Trochę trzeba będzie poczekać chyba. Coś się sprawdza. Czy dyskietka jest w środku? Sprawdza. A jest w środku dyskietka? Nie, on musi najpierw ten swój system. O właśnie. Dobra, to może jakąś... Co on to zrobił? Wyszłaś. Fajnie cyka. Bardzo fajnie myszka chodzi. Fajny widok tej atarinki, kurde. Pozostanie ją tylko wyczyścić ładnie, wybielić klawisze. Dla porównania wyciągłem małą. A ta rękę moją, jak odcienie. Troszeczkę ton rozjaśnić. Będzie piękna. Tym akcentem zakończymy ten filmik dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego. Hej! Bye.